Radio Bez Granic, które promowałem długi czas, były pewne sprzeczności. Oczywiście wykluczam tutaj Magdę. To wspaniała dziewczyna, jeszcze raz powtarzam. Są pewne rzeczy, które jej też nie na rękę. Odnoszę się tu również, nie tylko, ale głównie do ostatniego programu o Hanuce. Teraz ostatniego. Został spreparowany z perfidią. Niejaki Mirosław Gwóźdź, tak go będę nazywał, Gwóźdź. Nie pierwszy raz, notabene. Był gościem u Michała. Michał, piękne imię. Archanioł Michał. No cóż, chyba się ktoś pomylił. W swoim imieniu, mówią delikatnie, w żadnym wypadku nie pasuje do twojej osoby. Jest mi wyjątkowo przykro z tego powodu. Tym bardziej, że spędziłem mnóstwo czasu na rozmowach z tobą, Michale. Och, jak mnie to teraz drapie w gardle, to piękne imię. Czy do siebie coś dojdzie? W moim przypadku to już nie ma znaczenia. Porcelana się zbiła, a jak wiesz, chłopcze, jej się już nigdy nie złoży. Zrobiłeś ten program bez możliwości telefonowania. Przedłużyłeś go specjalnie, bo wiedziałeś, że zadzwonię. No cóż, byłoby bardzo gorąco, zapewniam cię. Ale czy ty sądzisz, że uciekniesz przed prawdą? Gwoździa nie mam ochoty poruszać. On tam powiedział wiele rzeczy, że Rosja jest przez czosnek całkowicie trzymana za gardło. Tak. A że Władimir, będę w ten sposób mówił, to jest absolutnie człowiek systemu. Ty żeś pokazywał te zdjęcia również z komentarzem. Jak palili te Hanuki, tak? Te fotomontaże, te bzdury. Dlaczego żeś się nie poruszył wiele lat temu, jak Władimir przedstawił 24 stronnice, gdzie przed swoim parlamentem 1400 osób na Kremlu, gdzie wyraźnie powiedział, że powrót do cywilizacji ma na względzie również to, że czosnek nie ma prawa być w rządzie ani w jakimkolwiek biznesie, który w najmniejszym stopniu dotyka spraw państwowych. Tego nie powiedziałeś. Wielu rzeczy nie powiedziałeś. Wielu rzeczy, Gwóźdź, też nie powiedziałeś. Kto chciał to usłyszeć? System. Dokładnie, żeście pięknie to przedstawili oczami systemu. Myślę, że jest on was dumny. Nie nazywaj Radia Bez Granic programem narodowym, wolnościowym, bo to nie ma z tym nic wspólnego. Akurat to, co przedstawiłeś, było najgorsze z najgorszych. Najgorsze z najgorszych. To, co zawsze powtarzam. Szklanka wody dla spragnionego, który ją będzie chciał wypić duszkiem i będzie szczęśliwy. A na samym dole kropla trucizny. To właśnie zafundowałeś tym programem. To, co jest najważniejsze. Ta kropla, malutka, niewidoczna gołym okiem. To właśnie miało być zrealizowane. Nie obchodzi mnie, czy zrobiłeś to bezmyślnie, bo jeżeli już trzeci raz, albo czwarty, już nie pamiętam, posunąłeś się do tego samego, to dla mnie to nie jest z głupoty. Nie. Kumracie. Wstydu za grosza
Nie masz. To, co wcześniej pokazałem, to specjalnie. To specjalnie, byś zrozumiał, co to być godnym człowiekiem, który nigdy nie odstąpi od wartości. Który jest nieugięty. Nawet za cenę życia. Jakie to obce jest dla ciebie? Radio bez granic? Do prawdy? Już wystarczy. Tak, czyściciel wrócił. Czyściciel wielokrotnie cię uprzedzał. Czyściciel wielokrotnie ci tłumaczył. Kumracie. Po trzykroć kumracie. Rozumiesz teraz, co to znaczy lojalność? Moje słowa są retoryczne. Nie odpowiesz na nie. Nie miałeś nawet odwagi mi odpisać, że w nocy po tym programie wypuściłem chyba z 5 czy 6 SMS-ów do ciebie. Tchórzostwo? Czy warto dalej coś na ten temat jeszcze mówić? Chyba nie. Powinienem to zrobić dużo wcześniej, Judaszu. Za pierwszym razem. A ja za pierwszym razem tego nie zrobiłem, za drugim też nie. Robię to za trzecim. Mówiąc delikatnie oczywiście. Tylko dlatego, że darzyłem cię dużą sympatią. Jak i uważałem, że jesteś trochę zagubiony. Nie. Zbyt dużo czasu spędziliśmy na rozmowach, prawda? Co chciałeś osiągnąć, człowieku? Uch. No cóż, użyłem takiej formy. Przepraszam państwa, nie ciebie. Co chciałeś osiągnąć, mały człowieczku? No cóż, opłacało się? Jakie masz plany na przyszłość? Może się pochwalisz? Kto przy tobie zostanie? Następne pytanie. Często nachodzi mi refleksja, drodzy państwo, bo życie na kolanach nie ma sensu. A tym bardziej to, co mamy dzisiaj, to już nie jest nawet na kolanach, tylko to jest pełzanie się. Nawet nie potraficie głowy podnieść do góry podczas tego pełzania. Czekacie tylko, kiedy wam ten łeb zgniotą. Jestem wyjątkowo zniesmaczony. To nie jest walka z tobą, chłopcze. To nie jest walka z tobą. To jest walka o ideę, o prawdę, o wartości, o godność człowieka, o szczęśliwe życie. To jest o to, prawda? Ta idea ponad życie. Piękne słowo. Boże, kochany. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Ja wiem. Tam, gdzie wy najbardziej plujecie, to, co żeście zrobili w tym programie. Nie będę używał innych słów, bo tylko bym wam schlebił gwóźdź. Przesłuchałem twojej demagogii. Pewne elementy wiedzy, które nie mają pokrycia kompletnie z analizą. Tak, bo jeżeli ktokolwiek ma jakąkolwiek wiedzę, to musi jeszcze ją w odpowiedni sposób przekazać, prawda? Są pewne informacje, ale trzeba wiedzieć,
ku czemu one służą. Wy próbowaliście zamknąć te drzwi, najważniejsze, które są dzisiaj nadzieją na dzień dzisiejszy, na lepsze jutro. To po co walczycie w takim razie, po takim programie, ktoś to posłucha, to może zadać pytanie, po co walczycie? Dla kogo przecież? Gdyby nie było jakiegokolwiek konfliktu, tylko tak jak wy twierdzicie, no to w tym momencie, drodzy, przepraszam, drodzy, a nie, dobrze, drodzy kumraci, pragnę wam powiedzieć, że wystarczy tylko powiedzieć dzień dobry, dobranoc i zgasić światło. I czekać na egzekucję. Nie dochodzi to do was? Nie, nie dochodzi to do was. Reasumując to wszystko, żegnam się o ziemble. Rób sobie dalej programy z tego typu ludźmi, jak ci to pasuje. Tylko zmień formę na kabareta. Prawdziwy kabareta. Ala Sendecki. Ala Olszański. Tak. Pewnie sobie podacie rękę w najbliższym czasie, co? Też tak myślę. Też tak myślę. Na polecenie Szczęść Boże zasłużyłeś na ten gest i w najbliższym czasie przypuszczam, że piąteczka będzie przebita. Wykorzystałeś moment, kiedy nie było Magdy. Ona by do tego nie dopuściła. Ty dobrze o tym wiesz. Ta dziewczyna nigdy by tego nie przemilczała. Zastanawiam się tylko nad twoim stanem mentalnym. Dobrze ci się będzie żyło teraz, chłopcze? Warte to jest? Jak sądzisz? Przyniesie ci ulgę? Pytanie, w jakiej formie? Czy mnie to zaskoczyło? Nie do końca. Ale mimo wszystko człowiek nie może widzieć wszystkiego w złych barwach. Michał. No cóż. Zachowałeś się jak zwykły zaprzaniec. I tym niemiłym akcentem zakończę ten program. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Nie traćmy ducha. Jest nas wielu, tylko bardzo niewielu ma tą odwagę, by się pokazać z tego ukrycia. Wyjdźcie, drodzy państwo, wyjdźcie, ponieważ będzie coraz gorzej. Pamiętajcie, zawsze jak cokolwiek się dzieje, nie zatrzymujcie tego w sobie. Walcie prosto z mostu, albo jak mówił Albin Sibak, proto z kapelusza. I jeszcze na koniec. Jeden i drugi. Gwóźdź i ty. Gdybyś przeczytał chociaż jedną książkę Albina Siwaka. W jednej było obszernie opisane wszystko to, o czym ja również mówię. To wszystko, co się układa i nie ma żadnych wątpliwości. Ale przepraszam najmocniej, to i tak by nic nie dało, bo ja od swojej strony również ci to tłumaczyłem. Nie doszło.
Kilka razy wkładasz rękę do pieca, wiedząc o tym, że się poparzysz. Więc to nie jest głupota. To nie jest głupota. Tylko jeszcze raz powtarzam, zaprzaństwo.